bomba ekologiczna, która w każdej chwili może wybuchnąć. My tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nawet określić, jakie zagrożenie niesie to wysypisko. Trafiają tam odpady medyczne, które nie powinny trafić na żadne wysypisko, prawda? Bo takie odpady powinny trafić bezpośrednio do spalarni. I te odpady trafiają tam poza wszelką ewidencją, nie są w żaden sposób ewidencjonowane. No to co tam jeszcze może być? Czego my możemy się spodziewać? Żyje się fatalnie ze świadomością, że na wysypisku znajdują się odpady szpitalne, które znaleźć się nigdy tam nie powinny, co wynika z protokołu WIOŚ-u po kontroli, którą przeprowadziła na wysypisku. Znajdują się tam znaleziono tam żywe drobnoustroje chorobotwórcze, których się po prostu boimy. Boimy się o nasze zdrowie, o nasze życie, mając dzisiaj wiedzę, że nie wszystko na wysypisku zostało było tak prowadzone, jak powinno. Na wysypisku wykopano 4 otwory na głębokość 1 metra i w tych otworach znaleziono właśnie te śmieci medyczne, pochodzenia szkodliwe, toksyczne. Tak, toksyczne pochodzenia z Niemiec, pochodzenia gdzieś z Litwy, z Budapesztu, także na głębokości 1 metra. Czyli, a co jest pod spodem? A co jest dalej, jeżeli to jest wysokość 25 metrów? I gmina, i Chemekosystem cały czas nas zapewnia, że wszystko jest w porządku. Jeżeli takie rzeczy zostały odkryte podczas tych oględzin, to co, jeżeli to wysypisko byłoby sprawdzone głębiej niż na głębokość 1 metra, tak? W czasie oględzin w dniu 6 grudnia 2018 roku na składowisku w Rudnej Wielkiej stwierdzono składowanie odpadów objętych zakazem składowania, w tym zakaźnych odpadów medycznych. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. No nie bez powodu tutaj zainteresowała się tym problemem Telewizja Polska, prawda? No ostatnio zainteresowała się też pani Elżbieta Jaworowicz. Proszę Państwa, w Rudnej śmierdzą nie tylko śmieci. Takie były artykuły w miejscowej prasie Dolnośląskiej. Podobno także harcują nie tylko szczury, bo wszystkim rządzi podobno polityka i pieniądze. Byłam tam 18 lat temu. Czujemy się oszukani. Już? Czym jesteście oszukani? Bo wyraziliśmy zgody na 89 arów, a jest 14 hektarów. I miało być nasze gminne. To miało być nasze gminne. To miało być dla gminy. Właścicielem miała być gmina. A kto jest w tej chwili? Chemekosystem. Firma Chemekosystem z Wrocławia. Prywatna firma? Tak. Prywatna firma. Wy jesteście w prostej linii ile? No, około 700 metrów. Ale zapach straszny. Szkoda, że nie mam umiejętności przekazania tego zapachu. Tym bykom to nie przeszkadza? No, nie pytał się pan. Tam, gdzie oni chcą te nowe wysypisko budować, w tym lasku, tam normalnie z ziemi woda wypływa i takim strumieniem dużym płynie tutaj do rowu polskiego i później do Masłówki. Do polskiego rowu? Tak, rów polski to się to tak nazywa. Symboliczne. Tak, po prostu nasz kraj. Pan prezes nas straszył jakiś czas temu. Tak, na nagraniu mówił, że wszyscy będziemy mieli pozwy. Tak, straszył nas pozwami, że mamy się nie wypowiadać na temat wysypiska, że i tak was wszystkich zamknę, że będziecie mieć za to sprawy. Osoby, które jakby sprzeciwiają się tej rozbudowie, które starają się doprowadzić do takich rzetelnych, do przeprowadzenia takich rzetelnych badań tego oddziaływania na środowisko, są wyśmiewane, są hejtowane, są zastraszane. Niektórzy nawet mają sprawy sądowe. Dlatego też zdecydowaliśmy się zorganizować pikietę. Naszą pikietą zainteresowały się też lokalne media. W faktach teraz protest w sprawie wysypiska śmieci we wsi Rudna Wielka. Protest głośny, bo przed starostwem powiatowym w Górze zebrali się mieszkańcy kilku wiosek, które sąsiadują ze składowiskiem. Nie zgadzają się na plany jego rozbudowy. Boją się o zdrowie. Relacja Marty Laburty. Pani Aniela mieszka najbliżej zakładu gospodarowania odpadami w Rudnej Wielkiej. Jak mówi, żyje w okropnych warunkach.
Szczury, myszy, wszystko nas zjadają, po podwórkach biegają. To jest niemożliwe. Jak można żyć w takich smrodach, w takim wszystkim? Wysypisko budzi kontrowersje od lat. Niedawno mieszkańcy dowiedzieli się, że zakład ma zostać powiększony o kolejne 6 hektarów. Aby budowa mogła ruszyć, decyzję w tej sprawie musi wydać m.in. starosta powiatowy w Górze. Jeśli wszystkie uwarunkowania prawne będą takie, jakie będą, niezależnie od strony, która będzie miała rację, to ja się będę musiał do nich dostosować. Przeciw rozbudowie zakładu zaprotestowało kilkudziesięciu mieszkańców. Sprzeciwiamy się planom rozbudowy wysypiska w Rudnej Wielkiej i wnosimy do Pana o niewydawanie pozwolenia na budowę tego obiektu. Przedmiotowa inwestycja jeszcze bardziej powiększy zagrożenie naszego zdrowia i życia, a jednocześnie będzie pogłębiała spadek wartości naszego majątku i czyniła nieznośnym nasze warunki do mieszkania i odpoczynku. Istnieje wiele dowodów i przesłanek świadczących o łamaniu i możliwości łamania prawa przez operatora wysypiska, to jest Chemeco System, spółka z o.o. z Wrocławia, w zakładzie tej firmy w Rudnej Wielkiej. Bardzo serdecznie Pana proszę o przyjęcie tej petycji. Dziękuję bardzo. I liczymy, że Pańskie decyzje będą, jak wszystkie dotychczas podejmowane, będą po prostu uczciwe. Ludzie ważniejsi są od śmieci, no, chyba, nie? Tak uważam, no i zdrowie nasze i wszystko, bo szpital nam zabrali. Nawet nie mamy gdzie jechać ani do szpitala, ani do lekarza, więc to powinno być najważniejsze wzięte pod uwagę, nie? Wojewódzki plan gospodarowania odpadami nie przewiduje rozbudowy tego śmietniska. Praktycznie ono powinno być zakończone na tym etapie, co jest. I w tym raporcie jest wyraźnie i jednoznacznie napisane, nie ma mowy o żadnej rozbudowie. Czyli nie powinniśmy w ogóle tutaj stać i rozmawiać o czwartej kwaterze, która ma powstać na tym terenie. Mówi się o rozbudowie, a to nie jest rozbudowa, bo to jest budowa następnego wysypiska. Całkiem nowego, w obszarze takim samym albo i nawet troszkę większym niż obecne. Mówi się o rozbudowie jednej kwatery, a nikt nie mówi, że ta jedna kwatera będzie tak duża, jak te trzy, które są już wybudowane. Wystarczy, że widać, jak leci woda. Jest straszna, jest nie do picia, naprawdę. Wystarczy, że wyjdziemy na dwór. Jest taka brzydka pogoda, to zaraz tak okropnie śmierdzi, jest taki brzydki zapach. I w ogóle szczury, pełno szczurów, naprawdę. My się boimy o nasze zdrowie, zdrowie naszych dzieci. My pijemy tą wodę, my się w niej kąpiemy, używamy jej do gotowania ziemniaków, do gotowania zup, tak? No nikt nie nalewa butelkowanej wody do gotowania ziemniaków, więc my mamy z tym styczność cały czas. Ja się boję myśleć o tym, jak my jesteśmy zagrożeni. Wstyd jest mieszkać w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, pod wysypiskiem, które truje nas i jest to, wszyscy są tego świadomi, zwłaszcza, tylko nikt tego nie chce zrozumieć, nie chce podjąć tej walki z tym gigantycznym, ja bym powiedział, potworem, który niszczy gminę, niszczy tych ludzi, co tutaj mieszkają. To jest walka Dawida z Goliatem, tak. Ponieważ no oni mają miliony, o czym mówią. Mamy 330 milionów, myśmy tutaj zarobili, a wy nam nie podskoczycie. Oni o tym głośno mówią. Na składowisku zdeponowano odpady pochodzenia komunalnego pochodzące z Niemiec i Litwy. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska. Staliśmy się wysypiskiem Europy i o tym właśnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska też mówi w swoim protokole, że są tu śmieci znajdujące się z Litwy, Niemiec. Wszystko trafia tutaj do nas. My naprawdę nie chcemy nikogo straszyć. Nam zależy tylko na tym, żeby ludzie mieli świadomość, jakie zagrożenie na nas czyha. Co może się wydarzyć? Jeżeli dojdzie do skażenia wód, no wtedy wszyscy będziemy odnosić tego skutki.